dzisiejszej Akademii Astronomii zajmiemy się montażem widocznego tam z tyłu teleskopu 114 na 500 bądź na 1000 byłby to w zasadzie dokładnie taki sam. Potrzebny nam będzie teleskop, trochę miejsca i przyda się nóż. Zaczynajmy. Może musi się tak trochę wymaniać, ale przyda się, ponieważ musimy teleskop odpowiedzieć, wypakować, powycinać na taśmę. Proszę zwracać uwagę podczas odcinania nie tylko tego teleskopu, każdego kibła, który przychodzi kogokolwiek sprzęt, żeby nie wbijać się zbyt głęboko. Obrażenia mogą być nieodwracalne. Teleskop, jak widać, przychodzi zapakowany w skromny szary pudełku, wewnątrz którego jest kolorowo opakowany. Niebieskie. Wewnątrz którego jest kolejne opakowanie. I tu wracamy do skromnego opakowania, przy którym znowu przyda się nóż, a wewnątrz owego opakowania znajduje się cała masa teleskopów. Najpierw należy oczywiście złożyć statyw. Statyw jest aluminiowy, plastik, jak to się ładnie z LG1, żeby był symbol. Powtórzę, w każdym teleskopie nie jest konieczne wysuwanie nóg na pełną wysokość. Natomiast, ponieważ teleskopy w montażach LG1 są dość małe, w związku z czym wysuniemy nogi trochę dalej niż zazwyczaj to wysuwa, tak żeby mi było wygodnie. Proszę pamiętać, astronomii ma nam być przyjemnie. To jest hobby, a nie uciążliwe coś. Także wysuwamy nogi. Podobnie w innych teleskopach statyw jest stabilizowany przy pomocy kółki. Pokażę, tutaj są takie motylkowe śruby. O, mam nadzieję, że widać. Śruby te należy wykręcić i o ile się da, nie gubiąc, przykręcić z powrotem. Kółkę przykręcamy pokazanymi wcześniej śrubami motylkowymi do statywu, dzięki czemu zyskuje ona sztywności, a jednocześnie mamy gdzie po cienku odkładać okulary i wszelkie inne akcesoria, jakimi będziemy dysponować. Do takich akcesoriów na przykład należy, żeby się, proszę się nie dziwić, suszarka do włosów, szczególnie w zimie. Może się zdarzyć, że jest przymiotona się niekoniecznie podoba, ale przy refraktorach, przy kamerach, czyli taka sygajna, odsłonowa, zdarza się nam, że teleskop zaparwowuje i wówczas suszarka do włosów. Głowica przychodzi w postaci embrionalnej. Tak wygląda złożona głowica jako jeden. Niczym nie przypomina głowicy, którą chcemy używać do obserwacji. Trzeba poluzować. Tutaj. Następnie tą śrubę i głowicę przemienić w coś, co już przypomina głowicę parametryczną. Mocujemy na górnej platformie statywu. Gdybyśmy chcieli fotografować niebo na przykład, albo wygodnie prowadzić obserwację, dobrze jest sprawić, żeby ta platforma była poziomo. Skorzystać z poziomicy. Zakładamy przykręcamy śrubę, która znajduje się poniżej. A następnie zajmiemy się skierowaniem teleskopu, wyrównaniem go względem osi biegunowej nieba. W tym główna oś teleskopu to jest ta oś i ona powinna być skierowana na gwiazdę polarną, którą w nocy byśmy widzieli na północnej części nieba. Dla przypomnienia,
Pięciokrotne przedłużenie tylnej części wielkiego wozu wskazuje na gwiazdę polarną. Albo sześciokrotne. Pierwsza część to wprowadzenie naszej szerokości geograficznej, która w Polsce gdzieś między 49 i 52 stopnie. Jak widać, tutaj skala jest bardzo dokładna, co 2 stopnie. Mniej więcej wprowadzamy nasze 50 stopni. Blokujemy. Spójrzmy na moment na regulację położenia teleskopu względem osi biegunowej. Tutaj mamy skalę, śruba blokująca, śruba kontrująca. Wprowadzamy na skali szerokość geograficzną około 50 stopni. Blokujemy, dokręcamy śrubę kontrującą. I jeszcze całość to tego, ten kierunek powinien nam wskazywać oś nieba, czyli okolice gwiazdy polarnej. Dokręcamy śrubę kontrującą, którą muszę znaleźć. Ale to będzie szybciej, jasniej. Znajdę. Śruba ta zabezpiecza montaż przed niekontrolowanym obracaniem się pod własnym ciężarem. Dokręcamy, aż nam się to zetknie z takim bolcem, który jest wewnątrz, którego nie widać, ale on tam jest zabezpieczony. Oczywiście wszystko to ma sens pod warunkiem, że to wszystko jest skierowane na północ. Bo jeżeli jest skierowane na południe, no to trzeba teleskop odwrócić. Nie jest wielki problem, ale proszę zapamiętać. Szerokość geograficzna to jedno, a azymut to drugie. Ma być skierowane na północ. Następnie należy poluzować oś rektascencji, obrócić górnicę w górę, zablokować. To jest oś rektascencji, oś godzinowa. Wokół niej powoli teleskop się obraca, gdy nadążamy za nim. Następnie należy zamocować prędkość. To miejsce na nim będzie wisiał ciągnik pozwalający nam wypaść teleskop. Pręd przeciwnik zakończony jest śrubą zabezpieczającą, tylko zależną, która dba o to, żeby nam przeciwwaga się nie zsunęła niekontrolowanie, uderzając w stopę i powodując, że zobaczymy całe mnóstwo gwiazd nawet za dnia. Bowiem przeciwwaga to jest kawałek klocka dość ciężki, dość długi. Niestety dłużył gdzieś, więc czasem płacić inaczej. Tak wygląda przeciwwaga, tak jak wspominałem, kawałek metalu spadający bywa nieprzyjemny, zakładamy go na pręd przeciwwag, asekurując, żeby nam nie zjechał, przykręcamy zawleczkę, śrubę zabezpieczającą, jak to woli, ważna jest funkcja i miejsce. Następnie do głowicy przykręcamy tak zwane pokrętła wolnych ruchu, zwracając uwagę na to, że na bolcach tutaj widocznych są takie przetłuczenia płaskie, które pozwalają pewnie i solidnie przykręcić pokrętła. Zazwyczaj krótsze daje się przy osi deklinacji, czyli bliżej teleskopu, ponieważ używa się jej nieco. Gdy dokręcamy pokrętło powolnych ruchów, należy zwrócić uwagę na przetłoczenie, które się tutaj znajduje i odpowiednio przykręcić śrubką pręt, tak żeby dobrze chwycił. Właśnie demonstruję, źle chwycił. I w tym momencie możemy powoli obracać całym teleskopem, precyzyjnie regulując jego położenie. Kolejnym elementem jest przykręcenie obejm. No takie bardzo silne, widać, o. One oryginalnie są założone na tubie optycznej. Należy wykręcić z nich śruby z podkładkami. Obejm śruby przykręcamy za pomocą obejm śrub.
przykręcamy, obejmy do ja to wolę robić w ten sposób, że otwarcie jest w dół, potem łatwiej jest założyć samą tubę optyczną. Gdybyśmy to składali nie tylko do celów pokazowych, to oczywiście śruby należy dokręcić mocniej, tak by to wszystko było znacznie stabilniejsze. Ale w celach demonstracyjnych chodzi o w końcu taką ideę. Przykręcamy obejmę, odszukamy teraz tubę optyczną i umieścimy ją. Tuba przykręca się przy mocy dwóch śrub, srebrnie na obejmach. Teraz to przykręcamy do obejm. To są obejmy przy pomocy takich śrub. Należy je zamknąć i dokręcić nakrętkę. Trzeba trochę się wygimnastykować, żeby pokazać Państwu, o co precyzyjnie chodzi. Jeszcze raz, ta śruba tutaj służy do mocowania dodatkowego aparatu. W przedniej części teleskopu zauważymy wyciąg numerowy, takie dwie śrubki. Na tych śrubkach mocuje się szukacz. Szerszą częścią do przodu. Państwo się mogą śmiać. Proszę się wybrać do co po niektórych supermarketów sprzedają, gdzie bywają w sprzedaży teleskopy. I znając, jak, wiedząc jak teleskop powinien być złożony, przyjrzeć się, jak tak teleskopy są złożone. Odkręcamy te śrubki, przykręcamy szukacz. Okulary wkładamy w wyciąg okularowy. I wbrew pozorom jeszcze nie jesteśmy gotowi do prowadzenia obserwacji, ponieważ po pierwsze, nie wywaliliśmy teleskopu. Co należy sprawdzić? Czy teleskop nie obraca się w sposób niekontrolowany do przodu i do tyłu? Akurat się udało, że nie. Gdyby się okazało, na przykład, że teleskop ma tendencję obracać się pod własnym ciężarem w którąś stronę, to należałoby go poluzować. Obejmy i teleskop przesunąć do przodu i do tyłu, aż do trafienia w miejsce, gdzie będzie on neutralny i nie będzie on się problemu kierunku. W tej osi jest OK. Trzeba jeszcze sprawdzić oś rektascencji. O, tu widać, że teleskop na przykład ucieka do przodu, czyli przeciwwaga powinna się znaleźć nieco bardziej na zewnątrz. Tak jest. W tym momencie teleskop skierowany w normalne miejsce na niebie będzie pozostało to miejsce na niebie pokazywało. Oczywiście do obserwacji zdejmujemy pokrywę, odkładamy na przykład akcesoria i musimy jeszcze sprawdzić, czy szukacz jest skierowany w tym samym kierunku co teleskop. W tym celu, patrząc się przez okular, znajdujemy coś charakterystycznego. To może być antena, to może być komin, nieruchoma sąsiadka, ale tu należy ostrożnie i spytać o zgodę najpierw. Po czym sprawdzamy przez szukacz, pewno widać krzyż, czy ten sam obiekt jest widoczny na środku. Jeżeli nie, mamy trzy śrubki, które nam służą do skierowania szukacza na właściwe miejsce. I w zasadzie, jeżeli chodzi o używanie teleskopu Skywatcher, jest to 14500, to by było wszystko. Niektórzy mogą zadać jeszcze pytanie, dlaczego z tyłu taka ilość śrub? Przede wszystkim do tego, żeby robić dobre wrażenie na wszystkich, ale również, jakby się okazało kiedyś, że teleskop zaczyna dalej gorszy obraz, można sprawdzić tę kolimację. Nie należy się nadmiernie przejmować, panikować. Natomiast gdyby się okazało, że teleskop jest zwichrowany optycznie, te
komplet sześciu sztuk pozwala nam główne zwierciadło dokładnie ustawić i wyregulować poprawiając obraz. Dodatkowo proszę zwrócić uwagę na śrubę, to co znajdziemy w obej. To nie jest tak, że czegoś tutaj brakuje, czyli drugiej takiej śruby. Ta śruba, to jest śruba statywowa. Tu można przykręcić aparat fotograficzny i fotografować niebo, czy też można, śledząc przez teleskop, uciekające obiekty, korygując ruch teleskopu powoli osi rekonstrukcji, czy też poprzez zamontowane śruby. Co jest istotne, jeżeli trafi się nam tak, że w trakcie obserwacji się nagle okaże, że musimy robić dziwne figury, żeby zaglądać w teleskopie, po prostu popluzowujemy te śruby, powracamy teleskop tak, żeby było znowu wygodnie i możemy kontynuować obserwację. Mam nadzieję, że pogoda będzie Państwu dopisywać, a teleskop się sprawdzi. Dziękuję bardzo i to by było na tyle.